Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi kochani, witam was w kolejnym odcinku z przerabiania waszych simów. Na ten moment jest to ostatni sim, który jest wysłany do mnie do przerobienia, więc prosiłabym was bardzo, jeżeli macie ochotę, żebyście podsyłali mi kolejne prace, żeby ta seria dalej istniała, bo mi się, powiem wam, że bardzo przyjemnie przerabia waszych simów. Jest to taka trochę odskocznia od tych simów, których robi EA, bo tamci simowie są okropni, a waszych mi się z miłą chęcią bardzo przerabia. I teraz przed wami jest Michał Pakuła, jest to sim od Martynka MGK. I powiem wam też, że tutaj no nie mam jednych akcesoriów, bodajże to są wytworne przyjęć, ale to podejrzewam, że będzie jakiś taki mały szczegół, którego na ten moment nie ma. Powiem wam, że z samej twarzy na ten moment z daleka ten sim mógłby zostać po lekkim właśnie przerobieniu na mody alfa mężem po prostu Jony. Aczkolwiek no Jona ma już wybranka swojego, więc no niestety trochę za późno, Michał. Aczkolwiek no z twarzy powiem wam, że ten sim i tak ogólnie z ciała proporcjonalnie jest cudowny. Mi się przynajmniej bardzo podoba i nie wiem, czy może kiedyś nie wykorzystam sobie go do jakiejś tam serii. Zobaczymy. Tutaj też wam pokażę, jakie są inne stroje. Aczkolwiek zdecydowanie ten pierwszy strój do niego najbardziej pasuje. Tutaj jest jakiś oficjalny, sportowy, nocny, imprezowy. O, widzę, że imprezowy nam troszkę nam wcięło imprezowego. O, tutaj widzę, że taki chudzielec trochę z niego też. No, widzę, że masy ma bardzo mało. Tu jest jakiś do pływania. Na gorącą pogodę widać, że taki chłopiec, chłopak, który gdzieś tam sobie gdzieś pochłazi. No i zimowy futerko. Znaczy kurtka z podszywką. Czy jakby to tam nazwać, jedynki jedno licho. Dobra, moi kochani, ja bez zbędnego zgadania oczywiście już startuję sobie. A, no leć do mnie tutaj. Twarz chcę twoją zobaczyć z bliska, a nie. Widzisz, że ty masz takie trochę wory pod oczami. Aczkolwiek no to ci tylko dodaje urody. Nie, ten ma tutaj, nie, może ten też nie do końca. Masz taką specyficzną urodę, że podejrzewam, że bez moda może być ładniej niż z modem u ciebie. Chociaż taki to jest chyba bardziej Maxi z Match Mod, aczkolwiek bardzo mi się podoba. Lecimy teraz z jakimś zarostem, który no wydaje mi się, że właśnie ci pasuje. Ale jakiś... Ja bym ten zarost trochę zmieniła bardziej na takiej zasadzie, może coś w tym stylu. Nie wiem, jakoś bardziej mi... O, może w takiej zasadzie bym ci zmieniła. O, ten mi się podoba. To jest już ten kierunek, który chciałam objąć. Teraz jeszcze jakieś brwi fajne zasadzimy, tylko ci... Oj, nie, takie, nie, to takie też nie. Wygląda na zbitego pieska troszkę. Brwi dla mężczyzn to też jest kłopot. Dla kobiety wydaje mi się, że jest większy, ale mężczyźnie też wybrać brwi czasem jest ciężko, bo czasami te brwi są... nie takie do końca, jakbym ja chciała, żeby były. Ale chyba przy tych zostanę, tak wydaje mi się najfajniejsze. Jakiś ciemny brąz. O, ten jest brąz, nie jest czerń, ale jest brąz. I widzę już mój problem, że nie mam takich pięknych włosków. Muszę sobie naprawdę znaleźć do faceta jakieś kręcone włosy, bo jak widzicie, nie mam w ogóle takich. Jedyne to mam takie, ale to jest Maxi z Match, a ja chciałam... Chciałabym normalne. Ja oczywiście powiem wam, że ja nie jestem... O Jezus Marek, w tym okropnie wyglądasz. Nie jestem w ogóle za prostowaniem włosów u mężczyzn, jeżeli mają potencjał do kręcenia, bo mi się po prostu podobają strasznie włosy kręcone. Ja osobiście ze swoich włosów męczę je trochę, próbuję wydobyć jakiś skręt, chociaż no nie jest on jakiś taki wspaniały. No mój chłopak osobiście nie ma kręconych włosów, ma całkowicie proste. O, widzę, że ta nie jest zła fryzura nawet. No ale wiecie, jeżeli macie kręcone włosy albo macie podejrzenie, że wam się kręcą, to jak najbardziej idźcie w to i sprawdźcie, czy w tych kręconych włosach wam czasem nie będzie łatwiej. A jedną z najprostszych metod na sprawdzenie, czy po prostu macie te kręcone włosy, jest spróbowanie wygnieść je po umyciu, a nie wytrzeć ręcznikiem. Więc ci, którzy oglądają ten odcinek, to po dzisiejszym myciu spróbujcie wygnieść włosy tak po prostu ugniatając do góry. Może wam się okazać, że macie jednak kręcone włosy. Taki protip mój. Dobra, lecimy tutaj. Wydaje mi się właśnie, że to będzie idealny sim właśnie do takich swetrów, nie swetrów. Już widzę, że mi się ton podoba. Mega.
A jakby czarne. Czy czarne chcę spodnie ci dać. Na. Mogą być takie nawet, że okej, są. Ale bym sobie pośpiewała, tylko wiecie, co jest taki problem, że ja śpiewać nie umiem. No, taki pyci problemik. Pyci. Tu myślę, że ci dam po prostu jakiś garniaczek. Nie będę bardziej z tym kombinować. O, ten jest fajny. Widzę, że ty. Ja chyba, jeżeli chodzi o simów, jak mi podsyłacie simów, to ja chyba robię jakiegoś speedruna, bo jest 6 minut, a ja już jestem przy kolejnym stroju. Już wiem też, że raczej się wyrobię, więc po prostu lecę wszystkimi strojami. Tutaj też patrzę, co wam mogę fajnego rzucić w modach. O, to jest mój jeden z ulubionych. Muszę wam też kiedyś zrobić takie przegląd moich ulubionych modów. I właśnie ten był jeden z moich ulubionych. O, tutaj ci powiem rzecz, zrobimy z ciebie takie troszkę śmieszka, taki. Moja mama zawsze to nazywa taki strój, bo ja też mam taki identyczny praktycznie strój, kondomem. Czemu? Pytajcie się jej, nie mnie, bo ja nie mam zielonego pojęcia, ale tak sobie zaczęła mówić na to. Jeżeli chodzi o strój, to ja ci tu jakiś zapodam, myślę, że fajny. O, taki by mi się podobał, jakieś właśnie takie swetry do ciebie pasują. Ale nie pasuje ci ten taki ciemny. Bardziej pasował, jakby był biały pod spodem, a nie taki ciemny. No, kto to w ogóle takie coś wymyślił? Z nadzieja. Ale ten to jest taki bardziej dziadkowaty. Lecimy do góry. A, jakby to jest taki z kołnierzykiem. Taki z kołnierzykiem jest fajny i myślę. Nie wiem, ja mam jakąś manię do tych pomarańczowych rzeczy. Bardzo lubię. O, to bardzo pasuje. Bardzo lubię pomarańczowe rzeczy ostatnimi czasami. A nie, bo ten sam gdzie dla mnie to jest bardzo podobne. To nie, zmieniam. Jakiś trochę inny motyw. Tam się różni tylko długością tego kołnierzyka. No, mogę ci dać ten, aczkolwiek robię tą metamorfozę jako drugą i pamiętam, że ten dałam do przejściniejszej, więc nie chcę wam bardzo powtórzyć modów z naszej CC. Kiedyś się one na pewno powtórzą, ale może nie aż w takim szybkim odstępie czasowym. Jeżeli chodzi o takie mody typowo. O, to mi się podoba. Takie mody typowo dla facetów, to widzicie, że one się strasznie powtarzają taki krojowo. Nie ma to nic nowego. Nie chcę tego. Nie wiem, co to jest. Nie kliknęło się na szczęście. A to. To by było fajne, ale jakby nie było żadnego nic pod spodem. Zostało mi 4 minuty. Jak widzicie, świetnie się bawię. Może teraz tego tutaj wrzucę. Lecimy. Spodnie ci na razie zostawię. Bo to jest ten problem, że ja tych spodni nie mam po prostu żadnych fajnych. A jakby ci takie dać, tylko jakieś jasne, a może żółty ci strzela. Aż razi w oczy, ale mi się podoba. A tutaj jakbyś. To są już czarne. A jakby takie wziąć. O nie. Tutaj jak widzicie, no muszę z tego coś wybrać fajnego. Bo osobiście no nie mam zbytnio. Ewentualnie co tu mogę mieć? Takie? Ojej, te też nie. Te co miałeś były chyba najfajniejsze. Ci powiem. Okej. A jeżeli chodzi o buciory. Takie jakby ci zapodać, takie trochę zużyte, ale i tak są fajne. No i jeszcze ostatni strój zimowy, moi drodzy. Jakbyś taki płaszczur dać. A, pasujesz mi do takiego płaszcza. Pasujesz i muszę ci powiedzieć, że mi pasujesz do takiego płaszcza. Znowu te spodnie pasują do tego. No cóż, co ja mogę wam więcej powiedzieć, jak mi pasują po prostu. Buty to ci takie dam. O, jakie różowe skarpety. A jeżeli chodzi o jakiś wisior, to może sobie oszczędzimy bez żadnego wisiora. I cóż, moi kochani, zostało mi jeszcze lepiej, bo tym razem zostało mi 2,5 minuty. Więc no, przerobiłam Sima w ekspresowym tempie, ale no mówię wam, przerabianie faceta dla mnie to jest w tym momencie już taki pum, pum, pum leci, bo u kobiety to wiecie, musicie tu dopasować, tam jest 500 ogólnie modów więcej, a tu macie 10 modów na krzyż i wiecie, tylko pstrykacie to, pasuje, do faceta wszystko pasuje. I to jest właśnie to, że kobieta ma zawsze pod górkę, bo kobieta ma tyle rzeczy i się w tyle może ubrać i nie wiadomo w co ubrać, a facet założy marynarę i jest. I pięć ma na krzyż i wystarczy mu do życia. Tutaj jest jeszcze, to jest ten mój kochany kondomik.
Tak jakby nie było. Tutaj macie jeszcze, powiem wam, że chyba najbardziej mi się podoba ten strój osobiście, zimowy i ten pierwszy. No, ogólnie facet jest mraźny, cudowny, Michał 10 na 10, więc no co ja mogę wam powiedzieć, jak Sim był super, no to i przeróbka wydaje mi się, że jest super, możecie mi to powiedzieć. Może się nasza autorka Martyna wypowiedzieć w tej kwestii, czy jej się ogólnie podoba Michał. Ja sobie tego Sima zapiszę w takim wydaniu i myślę, że może kiedyś go wprowadzę do świata. No niestety do wyzwania wielopokoleniowego chyba tak bezpośrednio nie mogę go wprowadzić, aczkolwiek mogę go dać, jeżeli... Wydaje mi się, że mogę go wprowadzić, jeżeli Simka, nasza główna dowodząca, nie będzie z tym Simem, więc myślę, że może ten Sim zostanie mężem jakiegoś dziecka naszego przyszłego. Tak mi się wydaje, że coś takiego będzie. Ja sobie jeszcze, wiecie, zapiszę go na waszych oczach, że będę miała go zapisanego. I cóż, jeżeli nie subskrybujecie, moi kochani, tego kanału, to zachęcam was, żebyście subskrybowali, bo subskrybowanie tego kanału oznacza tylko tyle, że będziecie mieli dostęp do fajnych CC. Jakiegoś takiego mojego poplania, które akurat dla każdego nie może być jakoś super ekstra, ale wydaje mi się, że i tak jest spoko. No i będziecie też mieli dostęp do rozdań, które co jakiś czas się pojawiają. I cóż, dziękuję wam za ten odcinek, Sisi znajdziecie w opisie. Może autorka się jeszcze wypowiedzieć, jeżeli to będzie oglądała, czy podoba jej się tak przerobiony Sim. Możecie wy też się wypowiedzieć oczywiście, czy ten Sim wam się podoba, bo według mnie mi skradł osobiście serduszko. I też zachęcam was, żebyście podsyłali mi swoje prace. I cóż, do zobaczenia, pa pa!